witajcie na naszym kanale, Honda z tej strony i dzisiaj nietypowo ja w co nowego w kolekcji. Stwierdziliśmy z Mareckim, że ja też się czymś pochwalę, pokażę co udało mi się ostatnio znaleźć. Zapraszam serdecznie na materiał. Ok, pierwsza zdobycz. Jest to nie tylko kierownica, akurat na kierownicy mi w ogóle nie zależało. Jest to konsola PlayStation 1, na której mi też nie zależało. Dwa pady, okablowanie, kierownica oraz lista gierek. Jest ich dość sporo. Więc może teraz tak, najpierw kierownicę wam pokażę, bo jak zaglądałem do środka, nie będę tego w ogóle używał. Nie mam zamiaru, pewnie komuś albo sprzedam, albo strajduję w seksie. Jest wszystko kompletne, sprawdziłem, jest w idealnym stanie, nie wiem czy ktoś sobie może raz na tym zagrał, to wygląda jak nowe. Więc tyle z kierownicy, nie będę tego wytargiwał na zewnątrz, wierzcie mi na słowo lub nie. Stan jest bardzo dobry tej kierownicy, pudełko, no i już nie aż tak bardzo dobry, to jest jakaś taśma czy coś. Ale jest, wszystko się trzyma, jest solidne, nie rozwala się, więc to jest w ogóle jakiś ekstras. Kierownica, teraz tak, play. To ciekawa sprawa, bo z czego najbardziej jestem zadowolony tutaj. Popatrzcie się, jest to kabel, jest to oryginalny sonowski kabel, taki porządny. On jest w cholerę długi, on ma chyba ze 4 metry. Tak naprawdę to najbardziej z tego byłem zadowolony i z gier. Bo tak naprawdę konsolę już mieliśmy wcześniej. Tutaj jest DualShock, który wygląda w porządku. Kolejny tak samo, nie jest ani zabrudzony, ani jakiś, nie wiem, dojechany. Ten ktoś twierdził, że kupił sobie to w latach 90. i to jest jego play od początku firma. Ten play, o nie wiem, bo tutaj chyba muszę to doczyścić jakoś tutaj. To jest brud nawet, nawet nie jest ryska. Tu miał kartę pamięci w środku. To jest wersja, no to jest wersja już ta późniejsza, bez 3-inczy. Konsolka jest w stanie dobrym, gdzie wydaje mi się, że to pójdzie po prostu na trade'a. Wezmę sobie tylko ten kabelek, zatrzymam tyle. Więc tak, to jest sprzęt, a zaraz wam pokażę gierki. Tutaj sobie można. Jeśli chodzi o gry, no tutaj, tu ogólnie mi na tym zależy. Aha, jeszcze dostałem tutaj jeszcze instrukcję do tego playa, pudełka nie ma. Tutaj jest super cross, coś tam, no pudełko jest trochę sfatygowane, ale gra jest kompletna. Gra jest kompletna, proszę bardzo. No i tu nie ma indywidualnych cen, jest wszystko w bundlu. Porsche Challenge, gruba książka. Proszę bardzo. Sprawdzałem płyty od tego pana, no tu jest idealne. Tak na tej grze, no jakby nikt nie grał. GTA, proszę bardzo. Tak samo. Wszystko jest, książeczki, mapa jest oczywiście. Alien Resurrection. O, mi właśnie wypadł jeden z ząbków plastikowych. Alien Resurrection, może pudełko nie jest za genialne, ale jest kompletne. Kurczę. Idealna jest płyta. Za tą cenę bodajże chcą około 6 dych za tą samą grę. Tutaj Formuła 1, którą też już mam, to jest jakiś sklep, to pójdzie pewnie do Cexa, bo pudełko jest takie sobie. Driver, proszę bardzo, tak samo, instrukcja, gra. Faurili, kochane boskie. Faurili już chyba po 5 albo 6, który mam. Platinum jeszcze w dodatku. Książeczka jest, płyta też. Full Borders, trójka. Chyba tego nie ma w dobrym stanie. O, właśnie płyta poleciała, ale popatrzcie się. Jest demko, jest książeczka, wszystko jest. Kolejna gierka, Heart of Darkness. To też nie jest tania gierka, ale też jest kompletna. Sprawdzałem płyty. No, wygląda bez zarysowań, jest idealna. Kolejna formułka od Psygnozy, Stefana 98. Proszę bardzo, też komplet. Tu wszystko jest. O, tutaj brakuje tych ząbków. To chyba z tego mi właśnie wyleciało. No i Nieśmiertelny Colin, którego też już mam, ale tutaj jak możecie zauważyć też jest komplet i płyta jest w bardzo dobrym stanie. Także naprawdę od tego gościa, oj, bardzo fajny zakup. Bardzo fajny zakup. Tutaj może tak zrobimy. Tak wrzucimy, zrobimy rozróbkę. Teraz tak, kolejny gość, od którego kupiłem, okazał się Polakiem. Jeszcze lub nie. To jest znowu play. Kolejny raz, nie kupowałem tego dla konsoli, tylko dla innych rzeczy. Tutaj mamy, w strasznej sytuacji, są dwa DualShocki.
tak? Są dwa DualShocki, jest kabel cinch, jest kabel antenowy, jest kabel zasilający. Co ciekawe, o, dostałem jeszcze coś takiego, znalazłem w pudełku, co jest, jakby się chciało zrobić przełączkę i podłączyć sobie przez jacka. Tutaj mamy taką, mam coś takiego, ale a fajnie, że jest. Konsola jest w stanie takim sobie, jest gdzieś porysowana, bo tak jak mówię, to będzie trade w ceksie. Kupiłem to z myślą o tym, że tak to będę robił. A dlaczego kupiłem ten zestaw? Tu są jakieś karty pamięci, to mnie kompletnie nie obchodziło. Tutaj coś dostałem na PSP, też mnie nie obchodzi. Tutaj mamy Colina kolejnego. I to też jest w bardzo dobrym stanie płyta, książeczka jest. Chodziło mi też o Wipeouta, którego nie mam w takim wydaniu. Pudełko jest troszeczkę zajechane. W środku płytka jest idealna, tak samo jak i instrukcja oraz inne jakieś gadżety. Mam takich pełno pudełek po sedekach, sobie wymienię. Jakiś WWF Warzone, tak samo płyta, książeczka. Tutaj też wszystko jest. Kolejny Colin, który jest tym samym co wcześniej, tylko platynka. I oczywiście tak samo kompletny. Płyta też w bardzo dobrym stanie. Tutaj mamy, nawet nie widziałem tego wcześniej. Fajnie będzie do kolekcji, bo tego nie miałem. Nie zauważyłem tego w ogóle w tym, jak mi ten gość wrzucał zdjęcia. Chyba to jest ekstra w ogóle gra, bo tej gry w ogóle nie widziałem w jego zestawie. Toka to jest kolejna gierka, której nie miał, ale mi dorzucił. Proszę bardzo, też komplet. Tutaj mam jakiegoś Premier Managera, też pudełko jest takie sobie, ale jest komplet, proszę bardzo. Na czym mi zależało, to jest to Need for Speed, którego strasznie długo szukałem i wydawało mi się, że się z gościem dogadałem, a rozmawialiśmy po angielsku, no nie wiem, nie dogadaliśmy się, pytałem się, czy wszystkie są z instrukcjami, miały być wszystkie, no i nie ma. Niestety nie ma, ale ja wiem, że Marecki nie zbiera. O, tutaj jest Die Hard, tylko że książeczka jest taka sobie. Die Hard to już jest chyba moja trzecia czy czwarta kopia, więc na tym mi akurat też nie zależy. Marecki nie zbiera gier bez książeczek. Ja, jak nie ma instrukcji, biorę, jak jest w dobrej cenie. I tak kiedyś sobie to skompletuję, wychodzę z takiego założenia. Tutaj jest Road Rash w klasiku, ale jest też ten Formuła 1 kolejna, tam też miałem. I tu też jest z instrukcją, tylko że pudełko jest troszeczkę przyjąbane. I GTA w platynie, ale znowu jest mapa, jest nawet D2, jest książeczka i płyta jest w bardzo dobrym stanie. I teraz tak, teraz mam paczkę ogólnie od jednego z naszych widzów, od Michała. Pewnie będziecie go kojarzyć. Ja jej nie otwierałem, więc kilka rzeczy sobie od niego kupiłem i zobaczymy, co on mi tam wysłał. Pierwsze co, to zakupiłem sobie od Michała, jest to Joy do Playa. Jako że nie posiadam do Playa w ogóle żadnego, a nie mogę coś tego namkowskiego dorwać do polecenia, więc kupiłem sobie od niego coś takiego. On jest tutaj wyblakły z przodu, ale na tym w ogóle nie przeszkadza. Chodzi mi o Joy, który jest w bardzo, bardzo dobrym stanie. No przynajmniej na zdjęcia tył. Zobaczcie. To jest bardzo dobrym stanie. Mi tu gdzieś pokazywał, że jest jakaś ryska czy coś w tym stylu. Ja tu nic nie widzę. No. Dla mnie to wygląda bardzo dobrze. Jest to sprzęt japoński, jak widzicie tutaj na pudełeczku jest napisane. Ale no tak jak wiadomo, czy import, czy jakikolwiek sprzęt, to wszystko chodzi na tych konsolach. Dobra. To sobie położymy. Położymy tutaj. Tak. Pudełeczko sobie dam na bok, sobie potem wezmę i przełożę. Ha! A jednak, kurde, ty draniu. Aha, o kurde, o cholera. Dobra, no to ja już wiem, co to jest. A to może potem.
albo nie. Wiecie co? Kurde. No, mówił Michał, że to mi dorzuci. I dorzucił cholera, a mówiłem mu, że nie wiem, co ja z tym zrobię, ale dobra. Tutaj mamy. Tutaj jest bodajże zasilacz i wszystko do tego. A co to jest tak naprawdę? To jest to deweloperski do Nintendo 64. Podobno, ja tego w życiu nie widziałem. No ale widzicie, tak to wygląda. Nie działający, żeby mnie miał za dobrze, więc jak sobie naprawię, to będzie. Więc prawdopodobnie do pana Rafała się będę tutaj uśmiechał. I będę cisnął. I teraz tak. Na pewno tutaj wiecie, co będzie chyba następne, skoro już wiecie, że Michała, więc jest to Saturn, ten bielutki fajny. Mam wersję niepudełkową, ale nie miałem ładnej pudełkowej, nie podobała mi się ta, którą ma Marecki na tym takim wyblakłym pudełku. Szukałem takiej, a że Michał się napatoczył, to skorzystałem z okazji, przepraszam was, no trzeba być szybkim na Discordzie. Tak, chcę mu od razu i poszło. No, tutaj jest Joy. I kable. Tutaj mamy. Proszę bardzo, Saturna. Bardzo ładnie to wygląda. Bardzo ładnie. Bardzo, bardzo ładnie. Jestem bardzo zadowolony z tego zakupu. Cena była fajna. Konsola wygląda świetnie. Kolejna rzecz. Może sobie zrobię. Tak. To sobie weźmiemy i schowamy. Tu. Kartuszki sobie dam. Tak. Kartusz gotowalny. Tutaj mamy silacz. A to. To nie wiem, co to jest. Tutaj Michał dał jakieś rzeczy, tak? O cholera. kurde. Dzięki za pudełko, bo będę miał drugie. I właśnie widzę, że dostałem jakieś ekstrasy od niego. Mianowicie... Wow. O kurde. Dobra, to mam tak, to mam Tekena. Dobra. Nie, to jest, co to jest? Co to jest? O w mordę. O cholera. Street Fighter Alpha 3. Pocket Station angielski, unreleased. Wersja amerykańska. O kurka. No ciekawe. To ciekawe. Już tutaj widzę, że dostałem na system 256 albo 24. Wow, dwie! Wow! To jest gierka na oryginalną płytę główną Namco, którą posiada mi Michał też. I dostałem tutaj Gundam. I tu jest chyba też Gundam Versus. To jest produkcja Nampresto. Nic wam pewnie taka płyta nie mówi, ale tak, to są gierki do Namco płyty 245, 24. O, proszę bardzo, Saturn, Fighting Vipers, Japonia. Kurde stary, no nie musiałeś. O, oryginalne monety do automat. Wiesz co, wiesz, że tego szukałem? Tego szukałem i akurat... I akurat chciałem kupić od gościa około 10 czy 20 sztuk. Sklonuję sobie w automacie mój CoinDozer i będę sobie to wrzucał. Super, zajebiście, dzięki stary, to jest Namco. Co on tutaj jeszcze dał? To jest zasilacz do czegoś, a to... Co to jest, ty? No nie gadaj. Game Boya Color mi dał, ty. Ale heca. Ja, to troszeczkę
Troszeczkę przesadziłeś, chłopie. I jakiegoś Pokemona na kolora. Kurde, no stary, dzięki, ale to wiesz, no nie musiałeś, cholera jasna. Nie lubię takich prezentów znienacka. A to jest... A, dobra. I tutaj sobie jeszcze zakupiłem memory card adaptor, oryginalny Sonowski, bo dogadaliśmy się z Michałem, że pokaże mi, wrzuci mi instrukcję, jak sobie zrobić multi na Namco 246, 256, czyli na płytę automatową, z którą tak naprawdę mam problemy. I żeby taką gierkę odpalić jak tutaj, musicie mieć coś w rodzaju karty memory do PlayStation, na który jest klucz zapisany. No ja do wszystkich gier nie mam, więc będę się tutaj uczył od Michała, jak zrobić sobie multi na to. Kurde, zarąbista sprawa. Dobra, to mam, no i mam drugie pudełeczko na Saturna, zarąbiście. To jest wszystko. Tak, wszystko, tak, wszystko, dobra, zostajmy na bok. Kurde, Michał, dzięki stary. Ostatnia rzecz, jaką chciałem wam pokazać, wydam może wszystko tu. Tak. Ostatnią rzecz jest tutaj, o właśnie. Jest to kilka gier oraz karta memory. Jechałem po to dość daleko. Może i tak, tak. Tutaj wam pokażę. Jest kilka gierek. Jechałem po to dość daleko. Może nie tak. Po to jechałem. Gość twierdził, że 8 dych tylko chce za to. I coś mi się nie widziało, że to będzie 8 dych, ale wysłał mi zdjęcia, wszystko było ok. Miało być wszystko pięknie. No i było, jak pierwszą grę sprawdziłem, czyli X-Men Marvel Super Heroes vs Street Fighter. Wiecie, że to jest dość droga gra. Płyta jest w bardzo dobrym stanie. Jest trochę porysowana, ale jest w dobrym stanie. I tutaj się zaczął problem, bo już zacząłem oglądać tą okładkę i ona taka dziwna, wyblakła była. No i gość się przyznał, że to jest reprodukcja. Od razu wyszło, że nie ma instrukcji. Płyta jest taka sobie, jest troszeczkę dojechana. Kolejną grę, jaką sprawdziłem, a miałem wszystko targać do torby, kolejny Vagrant Story, i tu też nie było instrukcji, płyta jest w bardzo dobrym stanie. Tutaj już się ucieszyłem, bo była instrukcja, ale coś mi nie pasowało, no i sobie przypomniałem, kurde, potem to zobaczyłem, Demon Not Included, ej, kocie, uciekaj stąd. No i okazało się, że tu nie mam płytki Residenta 2. Jedyną, kolejną dobrą rzeczą był Capcom vs SNK Pro, gdzie była instrukcja i tu jest kontakt. Więc pytałem się gościa, czy coś... A i jeszcze dał mi tą kartę. Tego nie było. Powiedział mi, że no, 8 dych to i tak jest tanio i w ogóle. Ja mu powiedziałem, żebym coś mi opuścił może jednak, bo z daleka przyjechałem. No i wziął i dorzucił mi tą kartę. W sumie nie targowałem się dalej. Za 8 dyszek to mogę sobie to kupić. A reszta to był ekstras, czyli i tak zrobiłem dobrego deala. I kolejną rzeczą były te dwie gry. To mi koleś wysłał, za nią dałem około 15 funa razem z przesyłką. Wydawało mi się, że jest to fajny deal i kapitalny. Jest to Final Fantasy Tactics amerykański. Ale jak zobaczyłem, co znaczy Gated Hits, czyli ta zielona albumówka, no to nie jest taki fajny deal, bo te gry nawet tanie chodzą na podyszce. Jeżeli nie ma, jest Black Label, albo z boku jest ten taki znaczek, to jest droższe. No i ale cóż, z gry jestem bardzo zadowolony, bo ciupałem w to za młodego i spędziłem godziny nad tym. Natomiast płyta jest w stanie idealnym, więc to jedynie na plus. Oraz jeden z moich ostatnich zakupów, to czego szukałem, to jest Bandai Herx 2. Udało mi się z gościem stargować, chciał 8 dyszek za to. Udało mi się za to wyrwać za 60 funtów. Dostałem do tej gry jeszcze jedną produkcję, gdzie się targowałem z gościem, ale za cholerę jej nie mogę znaleźć. Gdzieś się zgubiłem. Jest to gierka na PlayStation 2, jakaś bijatyka, nie pamiętam nawet. Tu jest demko, gra jest kompletna. Dysk jest w stanie bardzo dobrym.
To był bardzo dobry zakup. Nie mogłem tej gry znaleźć poniżej 70 funtów. Wyrwałem ją za 60, dostałem jeszcze kolejną gierkę na PlayStation 2. Więc z tego zakupu byłem bardzo zadowolony. To było na tyle z moich ostatnich zdobyczy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. My się widzimy następnym razem. Lajkujcie, subskrybujcie, a ja muszę wszystko to pozbierać. Zaraz moja wraca z pracy. Jak tego nie pozbieram, to wylecę ja i to wszystko na zewnątrz. Więc na razie trzymajcie się, cześć.